popatrzmy się Chińczyków, tak? Council on Foreign Relations to jest jeden z takich trustów, przepraszam, z takich trustów doradczych mądrych, który tam grupuje osoby mówiące o tym, co to na tym świecie się zdarzy. Jest to bardzo silna grupa wpływu. No i cóż mamy? South China Sea Armed Confrontation, tak? Już oficjalnie mówią, że na Morzu Południowochińskim będzie konfrontacja zbrojna, tak? Okej, okay, tutaj jest link, zaproponuję, jak ktoś ma ochotę, niech sobie wejdzie na stronę Ministerstwa Obrony Chin. Bardzo ciekawy materiał. Słuchajcie, siedziałem cały dzień, czytałem, jak najlepszy kryminał. Okej, okay, tu macie wyrywki tego, co się na świecie w różnych portalach, w różnych miejscach pokazuje, tak? Popatrzcie, takie zdjęcie takiego gościa, no nie? Pod tytułem 5 rzeczy, których Pentagon nie mówi nam o chińskiej armii, tak? I patrzcie na tego generała chińskiego z tym karabinem maszynowym w ręce, tak? To normalnie w tych ciemnych okularach to przypomina takiego dyktatora z Ameryki Środkowej. Zwróćcie uwagę, jaki wizerunek jest, jak jest budowana perspektywa na tych ludzi, ok? Popatrzcie na to, co tu się dzieje, że Filipiny mówią, my was kochamy, z powrotem Amerykanie wracamy do was, tak? Ok? Bo się czują zagrożeni. Może by chcieli coś powalczyć, nie? Mają całkiem dobre jednostki specjalne. Barack Obama, że tak powiem, ostrzega Chiny, ok? Inne. Chiny używają najbardziej niebezpiecznego konfliktu na planecie jako elementu tworzenia niepokoju, tak? Ok? Fajnie, nie? No i popatrzcie na wydatki, jakie Chińczycy inwestują, jaki jest wzrost od 1989 roku, ile oni inwestują wydatki na obronność, tak? Jest on drugim po Stanach Zjednoczonych krajem, który inwestuje najwięcej. Inwestują gdzieś około 139 miliardów dolarów. Amerykanie 600, nie? Tylko produktywność Chińczyków jest parę razy większa od Amerykanów. Okay? No i jak to się to wszystko przekłada na sytuację na giełdzie, bo też o tym powinniśmy sobie powiedzieć. I też czego się nie mówi. Bardzo dużo słyszałem na tej konferencji na temat tego, jak to tam w Chinach się coś podzieje, tylko nikt nie powiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy. Że w Chinach mamy dzisiaj sytuację, w której ludzie hurtowo kupują akcje na kredyt. Rozumiecie? Mamy sytuację, w której naród chiński, który osiągnął tam jakiś względny poziom już stabilizacji, nagle zaczyna kupować akcje na kredyt. Jak ja sobie przeczytałem ten artykuł, mówię, o kurna, 1929, no co ludzie robili? Kupowali akcje na kredyt. 1994 Polska, ogromna obsuwa na rynku, co Polacy robili? Kupowali akcje na kredyt, tak? Szło się do Inwestbanku i się dostawało 200% na akcję, no bo rynek będzie wiecznie rósł, tak? I teraz co wystarczy w tym momencie zrobić? Jak ten rynek spadnie, to ludzie pociągną, bo im banki będą zamykały ich rachunki, tak? Będą sprzedawały te akcje i będziemy mieli w Chinach taki zjazd na indeksie, jakim mieliśmy do czynienia może w Japonii niedawno, czyli 80.